Czy to wstyd, gdy komornik puka do twoich drzwi? Stało się. Komornik puka do twoich drzwi. Co teraz? To zależy od tego, który raz puka. Bo jeśli faktycznie stoi pod twoimi drzwiami, to sytuacja jest na tyle poważna, że na horyzoncie prawdopodobnie widać już pierwsze oznaki licytacji komorniczej twojego mieszkania. A co to oznacza w praktyce? Z jednej strony nic szczególnego. Po prostu ktoś chce odzyskać pieniądze, które masz tej osobie do oddania. Z drugiej zaś strony jest to pewnik, że już na tyle długo zwlekasz z ich oddaniem, że ktoś postanowił wykonać bardziej zdecydowane kroki, by je odzyskać. Co zatem należałoby zrobić? Rozmowa z wierzycielami może okazać się dobrym rozwiązaniem. Jeśli czujesz, że dasz radę, możesz samodzielnie usiąść do negocjacji. Jeśli zaś potrzebujesz wsparcia w postaci drugiej osoby, która chłodno spojrzy na całą sytuację, a dodatkowo wesprze cię merytorycznie, to przez moment się nie zastanawiaj. Myślenie typu zrobię sam, będzie taniej, statystycznie zawsze kończy się wyższymi kosztami oraz gorszymi rezultatami, do czego z pewnością nie chciałbyś dopuścić. Na rynku masz mnóstwo wyspecjalizowanych podmiotów, które pomogą tobie w takiej sytuacji lub udzielą porady. Jeśli zainteresował cię ten temat, to zachęcam cię do obserwowania naszego profilu. A już z kolejnego filmu dowiesz się, kiedy sytuacja robi się naprawdę gorąca.